No dobra, jak idzie się do miasta, ty, bo tutaj już chyba wszystko zrobiłem na 100%, szczerze mówiąc. Możemy jeszcze i spróbować pogadać z Lokwarem i z Riordianem. A, w ogóle to, ej, faktycznie może nie być tutaj drogi maga. Dlatego, że Riordan nam powiedział, że to potrzeba w ogóle długo czasu, żeby ten, żeby zostać magiem. Czekajcie, zobaczymy ten grób jeszcze, tej typiary. O tutaj, gdzie świeczka, nie? Flora. Okej. Okay. Zobaczmy. Lokfar. Hey. Gdzie Riordan? Nie ma. Woreczek ze sproszkowaną rudą. Kurde, maga okradliśmy. My to mamy. Potrafi wyostrzyć zmysły. O kurcze, wiedźmińskie zmysły. Premia do siły, smoczy korzeń. 500 złota. O kurcze. Niebieskiego obzu przywieźć na prosty eliksir generujący manę. Kurcze, tej alchemii trzeba się też nauczyć. Ale nie mam jeszcze złota. Dawaj, Jord, zestrały się. Ta, śniło mu się, że ten, że śpi, że poszedł z bratem pić. Jak idzie się do miasta, miasto jest tam na górze, czyli tu w lewo. I tu chyba po prawej stronie jest jakiś domek, tak trochę jak tej ścieżki. No, w sumie powinienem zapisywać nawet częściej niż przed każdą tą kradzieżą. Wychodzimy z miasta, wszystko zrobione na 100%. Idziemy, w końcu będzie jakaś walka. O bogowie, walka! No dobrze, wszystko tu zrobiłem chyba. Naprawdę. Tak dogłębnie sprawdzona lokalizacja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję. Ale dobrze, o to mi chodzi właśnie. Chciałem jak najwięcej robić. O, czekajcie, bo mam ile punktów? 14, bo to jeszcze można było się nauczyć wydobycia. I też chętnie bym się tego nauczył. Ale to może później, jak zdobędę trochę więcej punktów. On za darmożkę mnie nauczy. Później wydobycia. A, i chwila. Gdzie był ten drugi myśliwy? Chyba tutaj. Telekineza. Coś tu widzimy. Ma nic. O, są lagi. Ciemne grzyby. Jest ten. Zaraz pójdziemy do niego. Tylko nie będę jeszcze wycinał tego drzewa. Bo wydaje mi się, że jak zwiększę wydobycie... O, są chrząszcze. Exp is exp. No, i kijem tego chrząszcza. Nieważne, że mam 50 poziom. Exp is exp. Dobra. Takie gotikowe, nie? No ale w gotiku, no, potwory się nie respią. No, to dlatego się tak wszystko wybija. Czekaj, mam wszystko. Mam skóry ode mnie kupi, ale nie mam żadnych skór. Uczmy. W takim razie zobaczymy. Nie, to są łuki i zręczność. Nauczy. Cóż. O, są skóry gadów. 200 sztuk. Jak ściągać skóry z gadów? Niektóre aspekty zdzierania skóry gadów są łatwiejsze. Nie wiem, czy mnie stać, tam jeszcze stuwa była. Niż w przypadku reszty zwierząt. Trudniej jest się przebić przez te łuski. Dlatego celuj pomiędzy nie. Tam, gdzie są miękkie. Zrób nacięcie i zacznij zdzierać skórę. Na tym etapie robi się łatwiej, bo takie skóry są wytrzymałe i nie musisz być delikatny. Potrawka strząszcza. Musisz włożyć w to dużo siły. Jak pozyskiwać sadło zwierzęta? Jeśli zapłacisz więcej, to czegoś cię nauczę. O, czekajcie. Pochan. O kurde, ja mam zero. Czyste zero. Opór drwala, jakbym sprzedał. Ja nie chcę nic mówić, ale to takie za drogie te przedmioty to nie są. Tą nogę szkieleta to jeszcze zostawię, bo coś czuję, że coś z nią będzie. Lagi to muszę zostawić. Pogrzewacz to zostawimy. Ręce szkieletu, łuk. Do tego żarcia nie chcę sprzedawać, bo tu będą też jakieś ciekawe rzeczy z tego. Bestiariusz o zombie mogę sprzedać. Ty, nie stać mnie! Hej, Klaudia, witamy, hej. Co tam słychać? A jak tam idzie właśnie Stardew Valley? Bo ostatnio też z chłopakami zacząłem grać, szczerze mówiąc. Taka fajna gierka.
Dobra, przyjdę, jak będę miał więcej hajsu tutaj. Do winnicy jakiejś. Do miasta, winnica. Winnica, dobra. Pójdziemy do winnicy, może. Idziemy, porażenie. Mam nadzieję, że ścierwojat na hita schodzi. O kurde, nie schodzi. Na dwa. Ja słyszę szczura. Kurde, ale jestem potężnym magiem teraz. Ktoś tam śpiewa. Jaskier. Rama idzie do przodu. Mam męża i perspektywy na rozwój mojego skórasa. A to w końcu wie, że jest twoim mężem ten gościu? Dowiedział się o tym? Ty, już tam śpiewa, Jaskier. Zaraz będziemy grali. O 21 w sumie będziemy grali w Stardew dalej. Jeszcze nie wie, żyją razem w jego niewiedzy. No, tak czasami bywa. No. Moja też jeszcze nie wie, że ten, że jest żoną. To ja gram w koopie w sumie, jak my w trójkę gramy. Taka różnica. Co to było? Coś Inosa podniosłem. Pierścień? Posąg Inosa. Sztuk można zostawić. O, już usiedliony, no to ładnie. Ballada o dziadach? To jest znana piosenka jakaś? Ja tak nie kojarzę. Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Ja tu jakiś pierścień znalazłem. No śpiewaj, chłopie. Łaska Inosa. Premia do maksymalnej many. Ej, założę to sobie. Szczególnie, że mam jeszcze jedno miejsce na pierścień. Widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej starty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Kim jesteś? Na imię mi Terry. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. Chwiliła go, choć będziesz moim mężem, bo tak chcę. Teraz kup mi pierścionek. No, to się nazywa kobiecość. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach na głowę. Gorzej być po tej drugiej stronie. Nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Trzymaj. Masz monetę. A teraz cię okradnę. Ukradłem już 6 monet. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury. To fajny ze mnie kolega. Ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Ty musiałeś mu wszystko kupić? Stardew Valley. 21 wiek. Co słychać? Coś w tym jest. U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury. Podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Dobra. Śpiewaj, chłopie. Nie mam many. Trzeba było się kimnąć może. Tu widzę jakiś domek. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Posłuchamy sobie? Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. O, teraz ty, Erisie. Ty! Odkąd, jak nam powiedział, dopiero imię się zmieniła, nazwa chyba jego. Mam lutnię? O, mam. Gramy z nim. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże... Ej, szkoda, że nie ma jakiegoś tego achievementa albo coś za to. Nikim jest ten w gotiku, ale zawsze robi postaci. Czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. O, jaki sen.
Wytiku, ale zawsze robi postaci dobrze. Szanuję gościa. Jakiś ten? Nie, jaki ten w Gotiku? Wieśka sezon 2 trzeba obejrzeć. A, no trzeba. Też będę oglądać może jutro, jeszcze nawet nie zacząłem. To wysłuchanie całości? No też mogłoby być. No, on chyba śpiewał już to, co było. Czekajcie, zapiszę, bo żeby nie było, że mnie zaatakuje ktoś, jak rzepę podniosę. To chyba tutaj będzie ten alchemik, nie? Jak to jest z łóżka, to masz napis, sen zrobił ci dobrze. Nie, chyba nie ma tak. Czekaj, zaraz pójdziemy spać, zaraz zobaczymy. A nie ma, że czujesz się wypoczęty? Ten dobrze ci zrobił. Skubany. Dobry jest. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzy. O, szczur! Dawaj. Exp is exp. Zębate ziele. O, słyszę tam jakieś alchemiczne te. O, zwoje. To do was szczoła. Gnisty korzeń. Dobrze. Ja tu coś chyba jeszcze gdzieś ominąłem. Kineza. O! Motyka. Coś tam jeszcze się skitrało. Zębate ziele. No i dobra. Sio. Chwila. Czekaj, ziomek. Idę zobaczyć, czy twój sen też mi dobrze zrobi. Bo nie mam many. Do poranka. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. No właśnie. Także nie zrobił aż tak dobrze. Bodowin. Dość prosta. A w oryginalnym Gotiku tak samo było napisane, czy nie? Ty jesteś Bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. A w jedynce, tak było? Kurt, prawda? Nie. Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie... Muzyczka z Gotika Trójki. Chodzi. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? Jak idzie praca? Kiedy akurat nikt mi nie przeszkadza, to całkiem nieźle. Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce, dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne... Truteń ma taki odwłok chyba, zanim nieduży. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, był na bagnach. Masz chociaż kilka sztuk złota. W Jarkentarze. Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Myślałem, że przyjaźnisz się z Kurtem. Przyjaźnie? Ten staruch tak ci naopowiadał. Owszem, kilka razy dobiłem z nim targu, ale to nie znaczy, że będę za darmo przygotowywał dla niego specyfiki. Takie rzeczy nie są tanie. Kurde. Masz złoto czy nie? Wydałem. Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. Dobra, tylko teraz jeszcze tak, zastanawiałem się, tą alchemię muszę sobie wziąć w końcu. Stawy alchemii. Jeszcze się nie nauczyłem. 10 punktów. O kurde, dużo. Mam tylko jeden punkt nauki. Legał na książki. Wait. Piszę na czwórce. Ja mogę sobie to tak wyciągnąć? O, po prostu?
Dzięki, stary. Pokaż, co tu masz. Zastanówmy się jeszcze przy tym regale. A tutaj podejrzewam, że tego mi nie da zabrać. Ale spróbuję. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju. Wiedziałem, że ktoś przybędzie. O, to jest ta chyba ta, co próbowałem tam wejść na górę. Teraz z zębaczami to bym sobie poradził, kurczę. Z moją super magią. Chociaż szczerze mówiąc, aż takich dużych wrażeń nie robi, ale na początek to zdecydowanie starcza, nie? I tak więcej niż łuk, który i tak był OP. Okej. Lekarstwo dla Jorna. O kropijcach się nauczyliśmy. Czekajcie, zobaczymy, czy jest jeszcze jakiś jeden. Pulpit? Nie ma. Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. To był... Kurde. No właśnie, widzę. Krwiopijca? Czekaj. Co, koko? Czekaj. Czytaj mnie to. To fajnie. Czekaj, a co on tam powiedział? Wiecie co, zrobię jeszcze raz fejka, bo jestem ciekawy, co on nam powie, o co chodziło z tym koko. Dobrze wybrałem? Naprawdę? Kurde. Co by się stało, jakbym źle wybrał? Poczekajcie, wybiorę źle. W imię nauki. Krwiopijce to wyjątkowo brytyjskie stworzenia. Zamieszkują prawie każdy zakątek Królestwa Myrtany. Istnieją nawet pustynne krwiopijce znoszące żar i suchość w gardle. Odludnych pustkowi krwiopijce zamieszkują rejony górniczej doliny wyspy Korinis. Mimo posiadania jaskrawej barwy nie jest aż tak jadowity. Bardziej niebezpieczne okazy czyhają na wyspie Archolos. Poza krwiopijcami pospolitymi wśród moczar skrywają się zielone krwiopijce wagienne. No to raczej nie te. Krążą nad wilgotnymi terenami w pobliżu bagiennych trutni. Jad obu tych stworzeń jest zdolny do zadania cierpienia na wiele dni. Nie mniej groźny jest krwiopijca rzeczny, jest niebezpieczny. Przybywają w lasach w pobliżu zbiorników wodnych. Ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z ich jadem, może nawet otrzeć się o śmierć. Okej. I faktycznie dobrze wybrałem. Już. Czekajcie. Zobaczymy bagiennego. Bagienny krwiopijca. Ich jad może powodować poważne problemy zdrowotne, utrzymujące się przez wiele dni, ale ten gatunek nie występuje w pobliżu Silba. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za cholera! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę. A ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. Ja myślałem, że to jest dźwięk jak w jakichś milionerach, że dobrze odpowiedziałem albo źle, a to się po prostu pojawiły te ścierwojady. O kurczę, to fajnie. Myślałem, że to był taki dźwięk, że źle zgadłem, no. Chociaż to chyba nie ta gra. Dobra. I za pierwszym razem wybrałem dobrze. Więc jest dobrze. Mogę wrócić do mojego wyboru. Już. Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Dokładnie. Szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie eliksiru. Cholera! Nie mogę z tego dźwięku. Te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę ognistego. Właśnie muszę wam dodać, żebyście za punkty mogli puszczać. A ja w międzyczasie sprawdzę, czy Popielca, mam wszystkie potrzebne składniki. Cierwojada i coś tam jeszcze, jakieś jaszczura czy coś. Może ci się przydać. Orka macie, łucza czacza jest przecież. No tam mamy pas ognistego biegacza i lekarstwo dla Jorna. Co za pas ognistego biegacza? No przed ogniem. Jomon mi dał na ścierwojady ochrony przed ogniem. To będą jakieś ogniste? Słuchajcie. Wczorajsze przygody doprowadziły do pogorszenia stanu Jorna. Udało się go opanować, ale muszę jak najszybciej zdobyć jakieś lekarstwo. Kurt stwierdził, że jedyną osobą, która będzie w stanie pomóc mojemu bratu, jest alchemik o imieniu Bodowin.
Aby dojść do jego pracowni, muszę wyjść z wioski wschodnią bramą i iść wzdłuż polany, aż dotrę do rozdroża. Chata alchemika powinna być zaraz na wprost. Bodowin przygotuje miksturę de Jorna, ale nie za darmo. Zanim zacznę pracę, mam na jednym z pulpitów przeczytać księgi o krwiopijcach. Muszę rozpoznać, który rodzaj tych bestii zaatakował mojego brata. To z całą pewnością nie był truteń, a krwiopijce pustynne nie występują na Archolos. Nie mam więc wielkiego wyboru. Bodowin potwierdził, że Jorna musiał zaatakować krwiopijca rzeczny, bo jest bardzo niebezpieczny. Sprawdzi, czy ma potrzebne składniki, a mnie wysłał, żebym pozbył się ścierwojadów z jego ogródka. Ale spokojnie, on mówi, że ścierwojady mu wyjadają wszystko z ogródka, ale spokojnie, ja zanim przyszedłem, to mu tutaj już wszystko zebrałem z tego ogródka. Co on tak panikuje? Dobra, ścierwojady! Chory one są chore. O kurde, ty, faktycznie! Ej, o, faktycznie, one są, to są ogniste ścierwojady. One mnie zabiły. Czemu one ogniem? Nie no, nie mogę. Co to miało być? Wiecie, już? Atakuje. Pierwojady. Dawaj mi to coś. Ochronę przed ogniem. Kurde, miał chłop rację. Nie posłuchałem go. Teraz nawet nie podeszły. Zjadły ogniste ziele, to teraz plują magmą. Nie ma czego plądrować. Ale tutaj były ten tylko. Nie ma czego plądrować. Szczur był. I ten, i rzodkiewki, które ukradłem. Ej, ty. Jak? Prawa rozwiązana? Oczywiście. Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić w szczegóły i tak niewiele byś zrozumiał. Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrut. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Kurde, ile on będzie chciał za to? Dostawy gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Okej. Okay. Kiedy mikstura będzie gotowa? Trzy przedmioty. Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do... Wait, jeszcze go okradnę. Ty, a najlepsze by było, jak on jutro by nam powiedział, że chce tam 100 czy 200 monet, ale można zrobić kradzież kieszonkową i ukraść mu tą miksturę. To by było dobre. Dobra, idziemy z powrotem. Zjadły ogniste ziele, to teraz splują. Aha, to było już napisane, tak myślałem, że się pojawiło dopiero. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Ty, dużo tych rydyścików polnych i rzodkiewek rośnie. Wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce prześwieca. Zabraknie money! O kurde. Po zmroku do dół. Aż gościu z szoku przestał śpiewać. Może jajka wszystkie będę mógł sprzedać już. A dobra, chciałem zużyć manę, bo pójdę do Silbach i tam się już prześpię. Będę miał znowu pełną manę. Oszczędność. Ja to oszczędny jestem zawsze. Jak ktoś był na Gothiczku dwójce, jak graliśmy, to ja dopiero na dworze Irdorat używałem miksturek, nie? No tak, to do dworu Irdorat to chyba żadnej miksturki nie użyłem. Ma się ten talent. Czekajcie, można tutaj telekinezą przeszukiwać, czy jakieś przedmioty są. O, rzeczny mirt. Mirt rzeczny jest niebezpieczny. Jak wrócisz jutro do niego, to nic nie da. Trzeba pociągnąć questa dalej? Kurde. Dobra, czego się nie robi dla brata? Pociągniemy.
Rodzina to rodzina. Zostaw ogłoszenie. Dobra. Ile? Wiem, gdzie jest ta jedna jeszcze tablica, a jeszcze jedna? Tu jest ta. Może tam wcześniej jeszcze. Kurde, już tą osadę na pamięć znam, tyle po niej łaziłem. Są jakieś nowe ogłoszenia? Zapotrzebowanie. Lokwar, list gończy. Niepokojąca bestia. Informacja odnośnie kolejnej fali uchodźców. Bestia znowu atakuje. Ty, dawaj mi to. Nie czytałem tego? Dziwne. Chyba czytałem. Chyba, że to nowe są. Trzeba tą bestię zapolować. Tylko pytanie, czy ja teraz bym dał jej radę. Dobra, podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie. A, jest tutaj. Widzę. Dobra, zostaw ogłoszenie. Chłopiec na posyłki. To jest zadanko. Czego tutaj węszysz? Spadaj, rozsądnie. Spadaj, ty, nie było takiego tekstu. Czego tutaj szukasz? Odejdź. No ta spadaj powiedziała. Skubana, ty. Co, ja mam tam wrócić? Czekaj, kimniemy się. Ja to przeczytam, to zadanko. Rośliny, które uprawia tubodowin, nie mają dobrego wpływu na lokalną faunę. Tak czy inaczej udało mi się pokonać te dziwne ścierwojady. Pora wracać do alchemika. Bodowin przygotowuje dla Jorna otrutkę. Powinienem wrócić do niego jutro. Zlecił mi dodatkowe zadanie. Może jeśli je wykonam, to uda mi się wynegocjować lepszą cenę. Bodowin polecił mi rozmieścić jego 3 ogłoszenia na tablicach w Silbach. Kto wie, może dzięki temu zażąda mniejszej zapłaty za lekarstwo Jorna. Rozwiesiłem już wszystkie ogłoszenia, mogę wracać do Bodowina. Tylko problem jest taki, że nie mam hajsu. Mam 39 monet tylko. Ale wiem, jak to naprawić. Po pierwsze, pójdziemy... A temu piekarzowi też się czegoś nie sprzedawało? Bo wiem, że mogę tą potrawkę iść sprzedać do tamtej babki. Zobaczymy jeszcze, czy piekarz czego chciał. Dobra, nie chciał. To za to go okradłem. Leśna jagoda. Mało monet jest, ale dużo się dostaje za ten. Takich innych różnych rzeczy. A co chciał Lokwar? Dobra, zaraz przeczytamy. Co chciał Lokwar? Czy ja spałem? Nie, chyba nie spałem jeszcze. Bestia znowu atakuje. Albin oficjalnie potwierdził zaginięcie kolejnego farmera. Pomimo wielu poszlak wskazujących na podobny atak, co w przypadku śmierci wartownika Hendrika, ani łowcy pracujący w wiosce, ani nikt z wartowników nie chce przyznać, że jest to sprawka zamieszkującej pobliskie lasy bestii. Wszystkim mieszkańcom wioski zaleca się pozostawanie w domach po zmroku. I to po zmroku się pojawia. Bestia, zapotrzebowanie Lokwar. O, jest tutaj. Mak Lokwar z wioski Silbach przyjmie 10 sztuk niebieskiego bzu i za każdą z nich zapłaci pełną wartość w złocie. No to pewnie mam. Rośliny można przynosić pojedynczo, gdyż magowi zależy na czasie. Bez należy dostarczyć do chaty Lokwara obok cmentarza w Silbach. Wiemy, hajsu dostaniemy. Czekajcie, co tam jeszcze było? Niebezpieczne tereny wokół wioski. Służby miłościowe się ostrzegają przed samotnymi wędrówkami w lasach otaczających wioskę. Szczególnie bezpieczne według nich lasy w pobliżu wodospadów. Okej, dostrzegam tam grupę żaboludzi. O kurczę. I las na północ od wioski. Niewielki dopływ światła znacznie ogranicza tam widoczność, co tworzy idealne warunki do polowań dla wargów. O, czytałem już. A to? A dobra, to też czytałem. Idziemy zanieść ten... A, tatu pracuje chyba, Lea, nie? No to nieźle ma roboty. Jak życie? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Jaka ona zadowolona z tej pracy w polu jest. No nie wygląda na taką... Dziwne. Mam wszystko. 18 mam. Masz, dla ciebie. O, 8 ten. Dziwne to jest, bo jak mam 18, to daję mu wszystko i dostaję za to złoto i później on mi zabiera ten nadmiar i muszę mu oddać to złoto. Ciekawe. Jak tam godzinka, która jest w ogóle? Ej, my na stardiowali już musimy iść. O kurczę. Już tak szybko? Minęło? Kiedy to minęło?
Ej, mi się wydaje, że coś tak długo nie graliśmy. No tak, bo ja dzisiaj się trochę spóźnił, bo mi się komputer zepsuł. Czy ktoś w sumie. No ale cóż. Ej, ty. Mam wszystko. Poczekajcie, ryba. 30 monet. Dobrze jest. 123. No tak myślę, że ponad 100 chyba nie będzie chciał. No, ale to już jak coś to tam posprzedajemy, jakieś rzeczy. A i w ogóle trzeba się przespać jeszcze. W jakiejś chacie po drodze się prześpimy. O, szachermacher, diabeł stary, dam ci golda, ty mi kasy. Aha. No tak, tak to działa tutaj chyba. Słuchajcie, o tam, dobra, tam jest wyjście. Mogę się przespać? Kurde, gdzie macie łóżko? Widzisz, to nie było takie trudne. Chwila, idę do innej chaty, bo łóżko jest za daleko. Zdążą mnie zaatakować. Tu jest rzeźnik, to mnie nie wywali. Liczy, że jestem klientem, a ja mu się prześpię w łóżku. Dobra, mamy manę. Możemy iść dalej walczyć. Farmerka. Gdzie jest Remi? Tak się zastanawiam, czy on też coś skupuje? O, jest, mam mięso chce. Ścierwojada, proszę, 32 masz, sztuki mam. Raczej odda. 21 sztuk. Wilka, 24, masz, o kurde. Łoki, jestem bogaty. 78 sztuk złota. Aha, oddałem. Ile ja dostałem? Masz, dla ciebie. Surowe mięso kretoszczura jeszcze muszę znaleźć. Słuchajcie, ile mam hajsu? 319, ty, ale zarobiłem na tym mięsie. Co jest? To nieźle. Poczekajcie, bo chciałem go jeszcze okraść. Dobra. I najlepsze by było, jakby można było teraz całe to mięso mu wyciągnąć z kieszeni. Chociaż myślę, żeby się mógł połapać. No to nieźle zarobiłem. No ładnie się opłaca sprzedawać te rzeczy. Dobra, czyli tu można... A skóry? A, skóry były u tego tutaj. Tylko nie wiem, jakie on chciał skóry. Nie wiem, czy to nie były właśnie skóry gadów. Bo ja mam wilcze skóry. A nie chcę ich kupić ode mnie. Więc to chyba nie to. Czekajcie. Telekineza, o właśnie. To chwila, tam smoczy korzeń jest na górze. Wait. Ale tu byłem tak w ogóle. No, nie zauważyłem. No to nieźle. Dobra. Opłacało się chodzić z telekinezą. Jeszcze pochodzę z tym. W ogóle jest jakiś obóz. Na górze. Wilcze skóry skupował ten myśliwy z tego co kojarzę. A, możliwe, no bo ja chyba też tam sprzedawałem. Nie wiem czy on już wszystkie kupił ode mnie. Może kurde. Dobra, dawaj. Błotniak. Miałem kolegę w podstawówce, którego nazywali Błotniak. O kurde. Jakie to silne. Dam radę? Kurde, prawie ty. Ty, są wolne i można spokojnie je uczarować, że tak powiem. Ale są silne. One nie reagują jak się je uderzy, nie? Jak to mówią gracze Dark Soulsa, ma postawę dużą, tak? Dużo punktów postawy. Patrzcie, można się nauczyć kilku nowych rzeczy dzięki Soulsom. Dobra, czekaj panie błotniak. Tu mam miksturkę. Co tak mało? Czekaj! Czekaj! Kurde, jakie to silne. Czemu tak mało to daje? 20... A, bo to w procentach! A, no właśnie. W procentach daje.
Skóra błotniaka. Trochę przypał. Po zmroku do duchów zwracam. Ale mam alchemię. Co mogą powiedzieć, któż wie. Więc prawdopodobnie będę mógł sobie zrobić tych mikstur więcej. No witam. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Ogłoszenia? Jakie ogłoszenia? A tak, nawet się nie spodziewałem, że uda ci się załatwić tę sprawę. A czemu ma się nie udać? Za fatygę. O, miksturki daje. Kiedy mikstura będzie gotowa? Znowu o mało nie przeszkodziłeś mi w kluczowym momencie przygotowania wywaru. Masz szczęście, że eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne, co nam zostało, to go wypróbować. Przecież to eliksir dla mojego brata. Czemu ja mam go pić? Jeśli nie interesuje cię to, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów ubocznych... Dobra, dawaj to. Coś się stanie, nie? No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. On specjalnie nam coś podrzucił. Zabierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Co o bogowie! Ścierwojad! Fascynujące! Ty nawet ręce ma zmienione. Bo jednak coś... jest... nie... Jak ścierwojad. No to fajnie. Chłop się za ścierwojada przebrał. Mam pieniądze? Ile many mi nie zwiększyło. Ja się kimnę jeszcze raz. Dobra, teraz jest mana. Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Okej. Okay. Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin. Tydzień? A nie. Może dzień. Ciekawe, czy ten brat jeszcze żyje. Nie wiem, nie liczyłem. Kolejnymi eksperymentami? No tak. No oczywiście chodzi mi o usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? Nie gadaj, że jeszcze kwestik będzie. Oszust jakiś jest. Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Cena. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. Nie mówcie, że tysiaka zawoła. Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów? Pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury? I rozniosłeś dla mnie ogłoszenia? Niech będzie 40 sztuk złotych. Już myślałem. To twoja ostateczna oferta? Zamierzasz negocjować cenę, gdy chodzi o życie twojego brata? To tylko kilka sztuk złota. Oto twoje złoto. Dobrze. A teraz daj mi spokój. Mam mnóstwo prac. Lekarstwo dla Jorna. Ty, ciekawe, czy można sobie to wypić. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o alchemii? Co? Ciebie? Przecież prędzej się otrujesz, niż zrobisz jakąś przydatną miksturę. Alchemia to forma sztuki, przeznaczona tylko ludziom inteligentnym. Co ci szkodzi spróbować? Najwyżej się okaże, że mnie nie doceniałeś. Dobra, ale zgadzam się tylko dlatego, żebyś dłużej nie smędził. No i nie zrobię tego za darmo. Jeśli mi wysadzisz pracownię, to muszę z czegoś opłacić naprawy. Nie wspominając już nawet o fakcie, że nauka u takiego mistrza jak ja po prostu musi swoje kosztować. Alchemia, 2700 sztuk. Jak idzie praca? O, kiedy akurat nikt mi nie przeszkadza, to całkiem nieźle. 700 sztuk złota. Alchemia na doświadczony. Nawet nie mam punktów nauki tyle. Co dopiero złoto.
To ładnie. Lekarstwo La Jorna. Okej. Rośliny, dobra, podobnie przygotowuję, okej. W końcu po tych wszystkich trudnościach udało mi się zdobyć miksturę dla Jorna. Czas wracać do Silbach. 700 zdzierstwo. No kurde, przesadził. Podejrzewam, że znajdziemy kogoś innego. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń? Głos harfy nadaje jej czcigodny ton. Ile? Ja teraz mogę się jeszcze nauczyć tego sadełka wyciągania, nie? Że będę miał wszystko. Hej. Karadyn. A co on chciał? Skóra szczura. Masz. Dla ciebie. I też jakieś skóry chciał. Nauczy? Cóż. Jak pozyskiwać sadło zwierzęce? Musisz zajrzeć pod skórę danego zwierzęcia. Całe szczęście znasz już podstawy, a przynajmniej powinieneś. Oddzielaj sadło od mięsa ostrym narzędziem. Pamiętaj, zanieczyszczony tłuszcz nie jest wiele wart, więc uważaj, żeby jakiś kłak futra się do niego nie dostał. Nie mogę cię już niczego na... Dobra. Kochan... On tu ma ciekawego. Bysteriusz zombie, to ja mu sprzedałem. Zupa z pokrzyw. Aż mi się zachciało zjeść lody, ale nie jest to o smaku pokrzywy, tylko o smaku mięt. Co jest? Znowu jedna z tych cholernych bestii. Cholerne bestie się zrespiły. Ciekawe. Jakiś evencik chyba. Się tak jakoś dziwnie przede mną pojawiły. A chwila, u Kurta jest przecież Jorn. No tak. Chwila, ja tam widziałem, że dużo ludzi było. Czyżby się zebrali na pogrzeb tego? Na pogrzeb Jorna? Co tu robią ci wszyscy ludzie? Nie mówcie, że przewidziałem to. Będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. No nie, no pogrzeb... Pogrzeb Jorna. Co tu się... Z tego co wiem, było włamanie, ale nie znam szczegółów. Tak, włamanie. Rupert. Co tu się... Nie mam pojęcia. Najlepiej będzie, jak pogad... Co to za... Patrzymy na... My narobiliśmy? Wejdź do środka. Mam nadzieję, że prędzej czy później Albin wyrzuci was wszystkich. O, jest. Wiktor przylas tu. A, się zapytamy wszystkich, co się stało. Remi. O, a ten co chce? Mam... A, mięso, dobra, sprzedawałem mu już tam coś jeszcze brakowało. Co się stało? Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Jorn zniknął. Porwali go. Jak to zniknął? Albo zmienił się w demona. Nie mam pojęcia. Krwiopijce się zmienił. Samo co ty. Wróciłem do krwiopijca, men. Krwiopijca, men. Tararara, krwiopijca, men. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. On zmienił się w kropijce i nie mógł wylecieć przez okno. Się obijał jak mucha. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Rozumiem. I tak już wiele dla nas zrobiłeś.
Zrobiłbym dla was jeszcze więcej, ale muszę zadbać teraz o twoje i swoje bezpieczeństwo. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Kurczę, co jest? Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło tak niebezpiecznie do głowy, to jest? Że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję. Ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wiesz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapów. Kurde, znowu po całej wsi trzeba latać. Możesz zacząć od nich. To fajnie. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie, nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Herbatka ze spirytusem. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko. O, podejrzane. Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej przed chwilą mówił, że jest niebezpiecznie. Podejrzany on jest. Wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie. Bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. To ja chodzę i zabieram wszystko z każdej chaty. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam tylko nadzieję, że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Rozdział drugi. Bez śladu. O panie, ty, przeszedłem cały rozdział. Niezłe pobojowisko. Ale w łóżku dalej się można kimnąć. I ja się nie spodziewałem, że tak nagle się pojawi rozdział drugi. To nieźle. Zapiszemy. I tu jest chyba dobre miejsce, żeby przejść już na Stardew Valley. Nie?